Czas Wielkiego Postu, który właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy w Kościele, jest niezwykły i szczególny, budzi także kontrowersje. Jedni go lubią, mówią, że to dobry czas, czas przemiany, odnowy życia, zatrzymania się w pędzie. Inni mówią, że niepotrzebny, że trochę przeszkadza i jakiś taki uwierający. W orędziu na Wielki Post roku 2018 papież Franciszek przypomina nam o trzech praktykach Kościoła: modlitwie, poście i jałmużnie, które mają za zadanie przybliżyć nas do Pana Boga, ale także pomóc nam w oczyszczeniu serca. Od wielu już lat Caritas zaprasza nas w czasie Wielkiego Postu do dzieła wielkopostnej jałmużny. Także jest w tym roku. Możemy włączyć się w to działanie swoją konkretną postawą, którą podejmiemy w Wielkim Poście. O to właśnie chodzi, aby jałmużna poprzez uwalnianie nas od przywiązania do rzeczy materialnych jednocześnie oczyszczała serce, aby uświadamiała nam, że to, co mamy, nie jest tylko nasze i możemy w ten sposób, dzieląc się z innymi, pomóc w rozwiązaniu choćby drobnego problemu codziennej egzystencji człowieka potrzebującego, naszego brata, naszego bliźniego. W naszych parafiach archidiecezji łódzkiej znajdziemy jak co roku skarbonkę jałmużny wielkopostnej. Zabierzmy ją do siebie, do domu, pamiętając każdego dnia, aby ją wyposażyć w kolejną złotówkę, dwa złote. I w ten sposób, zbierając ofiarę dobrowolną, odmawiając sobie tego, co nie jest konieczne i niezbędne, pamiętajmy o tym, że przychodzimy z pomocą drugiemu człowiekowi, naszemu bratu.